jest to pasja po prostu. Zdecydowanie motoryzacja jest dla mnie czymś więcej niż środkiem transportu. Lubię jeździć bez celu. Wszystko, co się wydarzyło w latach 90. to jest dla mnie wielka nostalgia i coś, z czym jestem związany. W ogóle zaczęło się chyba od niemieckich aut, później były japońskie. A ostatnio mam powrót do Europy. Samochody francuskie, lubię samochody włoskie. Motoryzacja zajmuje bardzo duże miejsce w moim życiu, może nawet większe niż bym chciał. Ale ja się bardzo emocjonalnie wiążę z moimi samochodami. Bardzo jest dla mnie ważne, czym jeżdżę, jak jeżdżę. Dla mnie moja historia z motoryzacją zaczęła się prawdopodobnie od kolekcjonowania papierków z gum turbo. Cała ta legenda, która się wokół marki tworzy, ja to kupuję po prostu. W klasycznej motoryzacji najbardziej auto z lat 80. pociągają, chyba tak to już zostanie.